Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Małopolskie TV. To po raz pierwszy w naszej działalności otwieramy zupełnie nowy rozdział nagród. Kobiecy biznes roku 2014. To tu jest wszystko zawarte. To tu jest ta właśnie nasza nagroda Małopolskie TV i MTV 24. Kto zostanie tym laureatem, laureatką? To wszystko będziecie mogli, drodzy widzowie, zobaczyć, oglądając właśnie nasz program. Kobiecy tytuł roku, kobiecy biznes roku. Która kobieta była najpopularniejsza tego roku, największa i najbardziej, no, powiedzmy, gwiazdorska. Osoba, która zdobyła wszystko. Tutaj, w tym zamkniętym pudełku, jest laureatka lub bądź laureat. O tym, kto wygrał, przekonacie się, oglądając ciąg dalszy naszego specjalnego odcinka Rozmowy przy herbacie. Proszę Państwa, odliczanie wielkie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wielkie odliczanie. Ta nagroda jest już otwarta. Nagrodzona lub nagrodzony czeka. I to się nazywa wielkie odliczanie. Takie odliczenie może być Wrocławice, hotel Mercure, przepiękny hotel i wielka siła. Przed nami ta nagroda, którą dziś jeszcze teraz nie pokazujemy widzom Małopolskie TV i MTV24. Za momencik to wielkie odliczanie i wielka lub wielki nagrodzone tego roku. Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Małopolskie TV i MTV24. Drodzy Państwo, wielkie odliczanie. Tutaj jest już skrzyneczka, już są nagrody i mało tego, jest już nagrodzona. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale piękna, fantastyczna, jedyna bizneswoman. Ilona Adamska. Dobry wieczór Państwu. Ilono, nagroda za nagrodą, bo teraz patrzyłem na Facebooku i na wszelakich portalach. Byłaś nominowana do? Byłam nominowana do nagrody ambasadora przedsiębiorczości kobiet. Czyli przedsiębiorcza, największa, no najpiękniejsza. Powiedz mi, no co jeszcze teraz tobie można życzyć, aby było naj? Myślę, że tak naprawdę to, co chciałam osiągnąć, już osiągnęłam. Natomiast mam cały czas przed sobą nowe plany i nowe pomysły na czy też rozwój tego, co do tej pory robiłam, czy też zupełnie nowe rzeczy. Nie chciałabym jednak jeszcze teraz zdradzać, ponieważ jak wiemy, konkurencja nie śpi, więc zachowam to na razie dla siebie i bliskich mi osób. Bliskie osoby, masz Imperium Kobiet, jest Love Business Quality, co jeszcze? No oczywiście Imperium Kobiet, Love Business Quality i Egypt Exclusive, czyli magazyn, który wydaję w Polsce i w Egipcie od czerwca tego roku. Magazyn dystrybuowany zarówno u nas w kraju, jak i w Marsalam, Hurgadzie i Kairze. Szczególnie polecam dla wszystkich miłośników Egiptu, ale nie tylko, również dla tych, którzy jeszcze tego kraju nie znają, a marzą o tym, by poznać. No, nasz producent dzisiejszego programu stwierdził, że mamy bardzo podobne kreacje, czyli bardzo niebieskie. To chyba przypadek. No myślę, że tak, chociaż wiesz, ja uważam, że w życiu nie ma przypadków, więc widzisz, nawet opakowanie statuetki jest też w naszym kolorze, więc chyba niebieski przyniesie nam szczęście. No, przede wszystkim najważniejsze jest to, że tobie przynosi szczęście. Powiedz mi, jak można ocenić kobietę, która od 9, bodaj nawet 10 lat dąży do tego sukcesu? Wiesz co, myślę, że to jest pytanie i do moich pracowników, i do mojej rodziny, do bliskich i przyjaciół, bo to oni powinni mnie ocenić. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, to prawda, w przyszłym roku będę obchodziła 10-lecie istnienia mojej firmy ID Media. Myślę, że sporo zrobiłam jak na taki młody wiek. Tutaj pewnie można się śmiać, ale nie czuję się staro. Zresztą uważam, że czujemy się na tyle lat, na ile, to znaczy mamy tyle lat, na ile się czujemy. Ja cały czas czuję się na 18, no może 20. Natomiast już tak poważnie, myślę, że tak naprawdę kluczem do sukcesu jest przede wszystkim wytrwałość, cierpliwość i niepoddawanie się, bo bardzo często dużo biznesów nie dochodzi do skutku i ludzie nie osiągają sukcesu przez to, że poddają się, nie wiem, po roku, po dwóch, a ja
ja wyznaję zasadę pana profesora Blickleego, który w jednym z wywiadów do mojego magazynu biznesowego powiedział: dziewczyno, pamiętaj, 3 lata potrzebujesz na to, żeby zbudować markę, stać się rozpoznawalną, więc to wszystko powtarzam zawsze moim koleżankom, które dopiero startują ze swoimi biznesami. Bądźcie cierpliwe, bo po 3 latach dopiero przychodzi ten taki pierwszy malutki sukces. Pierwszy malutki sukces, ale ty masz, powiedzmy, 9 lat mocnej i wielkiej pracy, a rok 2014 to jest chyba wielki sukces, bo nagroda za nagrodą, mało tego, masz fantastycznego faceta prywatnie, o którym nie chcesz mówić i my to uszanujemy, ale nagrody, między innymi ta, ale przed tą są jeszcze inne. No, jak się czujesz jako taka osoba, która jest nagradzana, wynoszona na piedestał? Bardzo często w wywiadach, zresztą dla was też, dla Małopolskie TV, powtarzałam, że tak naprawdę sukcesu nie można mierzyć liczbą przyznawanych nagród, chociaż oczywiście każda kobieta i myślę, że każdy z nas uwielbia być obsypywany nagrodami, bo to jest jakby taki wyraz uznania dla nas, dla tego, co robimy, więc każda nagroda mnie ogromnie cieszy, jestem szczęśliwa. 3 dni temu w hotelu Sheraton, kiedy odbierałam certyfikat ambasadora przedsiębiorczości kobiet razem z panią Jolantą Kwaśniewską, Mariolą Bojarską-Ferenc, panią Małgorzatą Potocką. Naprawdę pierwszy raz w życiu płynęły mi łzy wzruszenia, bo była to dla mnie bardzo ważna chwila, bardzo ważna nagroda. Dzisiaj również jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ plebiscyt Kobiecy Biznes 2014 jest nowym plebiscytem. I zamyka się za chwilę. Tak. Ciągle czekamy na nagrodę. Więc czuję się naprawdę i doceniona, dowartościowana. Bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję czytelnikom i słuchaczom Małopolskiej TV za to, że akurat przyznali mi ten tytuł. No właśnie, jest wielki tytuł, nagrody jeszcze nie pokazujemy, ale powiedz nam, co dalej? Bo rok 2014 to jest pełen sukcesów, jesteś kobietą spełnioną, pełną, no każdy pomysł, który się obudzi w tobie, to jest sukces. I co dalej? Jaki będzie kolejny rok kalendarzowy, czyli ten 2015 u Ilony Adamskiej? Jaki będzie, tego nie wiem. Natomiast, tak jak wspominałam, mamy nowe plany, nowe pomysły. Chcemy otworzyć nowy magazyn międzynarodowy. Nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów, natomiast to będzie taki nasz priorytet, ale z tym ruszamy dopiero w marcu 2015 roku. Poza tym skupiam się teraz na organizacji eventów. Otworzyłam w grudniu tego roku agencję PR-ową. Obsługujemy kilka marek, współpracujemy z różnymi ambasadami, między innymi Egiptu i Estonii. Szykujemy teraz kolejny wyjazd do Estonii. Także to jest główny cel i moje zamierzenie. No i tutaj zdradzę również, że od 30 września ruszam z własną Akademią Law Business Quality. Będą to spotkania motywacyjne. Której patronujemy. Tak, której patronujecie. Będą to spotkania motywacyjne dla kobiet, które chciałyby zmienić coś w swoim życiu. Przede wszystkim chciałyby osiągnąć sukces. Tą akademię kieruję zarówno do kobiet, które dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, ale też do takich, które już te biznesy mają, ale chcą poznać nowe kontakty, nowe kobiety, wymienić się swoimi doświadczeniami. Startujemy 30 września w Bydgoszczy, w hotelu Brda. Kolejne spotkania przewidziane są na Gdynię, Kazimierz Dolny. 2 października. 2 października się widzimy nad morze. Tak, Gdynia. Później Kazimierz Dolny, Katowice i 2 dni temu dostałam propozycję wyjazdu do Mrągowa, tam zorganizowania takiej akademii. Także do końca roku mam, jak to się mówi, zawalony kalendarz i będzie ciężko z znalezieniem wolnego czasu dla siebie. No, wolny czas, wolny termin, ale Ilono, jesteś osobą również zakochaną. Nie chcesz, jak to bywa w przeciwieństwie do innych celebrytów, pokazywać swojego fantastycznego faceta. Ty mówisz, odłóżmy prywatność od zawodowości. Tak, uważam, że kiedyś przeczytałam takie mądre słowa. Ktoś na Facebooku napisał, że prawdziwy związek i dojrzały związek to jest ten, którego nie widać na Facebooku. Ja mówię tutaj o takich początkowych fazach, bo wiadomo, kiedy jesteśmy w związku małżeńskim, nie wiem, 10-20 lat, to jest bardzo fajne, kiedy pokazuje się i swoje dzieci, i swojego partnera. Natomiast na początku, chociaż u mnie ten związek już trwa
prawie rok, w przyszłym miesiącu będziemy świętować rocznicę. Nie afiszujemy się ze swoim uczuciem, wiedzą o tym tylko najbliżsi i chciałabym, żeby tak pozostało. Myślę, że nie ma potrzeby afiszowania się z tym, co do siebie czujemy i opowiadania, bo kiedyś rozmawiałam z redaktorą naczelną Wiwy i Gali i one powiedziały, że zazwyczaj te pary, które pokazują się na okładce Wiwy, Gali, za rok, dwa, trzy już nie są tymi parami, więc nie mam takich planów i nie będę tego pokazywała. Czyli nie pokazujemy Ilony Adamskiej, co się będzie działo za rok, dwa, bo życzymy tobie, bo tak patrząc na ciebie i na twojego faceta, jesteście naprawdę w sobie zakochani. Tak jak śpiewa zespół MD, Only Love. Tutaj mamy niebieskie, też niebieskie pudełko, o którym będziemy rozmawiali już niebawem, kiedy będzie uroczysta kolacja. Będą już wyniki znane widzów telewizji MTV24, Małopolskie TV. Ilona, co czujesz przed tym otwarciem tego niesamowitego niebieskiego, no, prawie jak naszego pudełka? Ja mam kobalt. A ty masz kobalt, ja nie wiem. Tutaj firma Klucz też mówiła, że jestem modnie ubrany, no to znaczy, że jest okej. Okay. Tak, to prawda, to jest najmodniejszy kolor tego sezonu, więc dobraliśmy okay. Odpowiednio, tak. Natomiast to czuję, czuję ogromne szczęście. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda statuetka. I no, powiem szczerze, już bym chciała ją mieć w swoich dłoniach. No to zanim będziesz miała statuetkę w dłoniach, myślę, że w naszym pierwszym wydaniu naszego dzisiejszego spotkania rozmowy przy herbacie, nie było herbaty, a zapraszałaś, ale myślę, że herbata będzie w naszym kolejnym, drugim odcinku rozmowy przy herbacie, tylko i wyłącznie dla widzów telewizji MTV24. Bądźcie z nami, zostańcie z nami, zobaczymy, co też kryje, jaką nagrodę kryje to również bardzo modne pudełeczko. No i zostańcie z nami, Ilona Adamska i MTV24.